Hej, witajcie w nowym roku, w nowym filmie kosmetycznym i dzisiaj będzie projekt Denko, grudniowo-styczniowy powiedzmy, ale przypominam Wam, że to, że pokazuję coś w danym miesiącu, to nie znaczy, że te produkty zużyłam w jeden miesiąc, tylko po prostu ja to tak tytułuję, żeby po kolei było wiadomo, ale bardziej chodzi o to, kiedy wrzucam, niż że to zużyłam tylko w jeden miesiąc, bo zazwyczaj dużo dłużej zajmuje mi zużywanie tych produktów. Tutaj mam akurat torebkę H&M pełną projektu Denko. I co my tu mamy? To Was nie zaskoczy. Pierwsza rzecz, o której już bardzo dużo mówiłam i ten produkt, a właściwie te produkty znalazły się w ulubieńcach roku, których Wam tu może gdzieś albo pod spodem podlinkuję. Dla tych, którzy nie oglądają jakoś na bieżąco mojego kanału, to powiem tylko, że to jest szampon odżywka i taka odżywka w sprayu z Osi do włosów cienkich i słabych z ekstraktem z australijskiego chmielu i ona ma powodować to, że nasze włosy będą nie będą jakoś bardzo przyklapnięte, a jednocześnie nawilżone i ładne. Ja wiem, że ja nie mam, znaczy nie to, że dzisiaj, że kiedykolwiek miałam jakąś super objętość. Dzisiaj też tych włosów nic z nimi nie robiłam, tylko je umyłam, po prostu wysuszyłam, więc nie mam jakiejś tutaj spektakularnej fryzury, nie to, żebym właśnie kiedykolwiek miała. Ale wierzcie mi, że może być dużo gorzej. I te włosy są takie, są ładne, lśniące, ale nie są jakieś takie ciężkie, oblepione. No generalnie używam od kilku dobrych miesięcy, chyba dłużej niż pół roku, tej trójki i świetnie, świetnie działa, pięknie pachną, no po prostu uwielbiam, mam już nowy komplet, używam, znalazł się w ulubieńcach roku, więc polecam Wam serdecznie i jeżeli chcecie kupić, to polujcie na promocję w Rossmanie, bo regularnie jest jakaś promocja, bo one kosztują tam 20 kilka złotych, a w promocji są chyba za 16, w zależności od produktu, za jakoś tak 16-17 zł. Także można zaoszczędzić, zawsze ja czekam, jak jest jakaś promocja i sobie kupuję, robię zapas. Kolejna rzecz to jest żel pod prysznic z Liren, brzoskwiniowy deser, ekstrakt z brzoskwini i miodu. Pięknie pachnie brzoskwiniowo, nie wiem czemu, ale ten zapach mi się kojarzył z takim, jak byłam dzieckiem, jeździłam na kolonie, a czasami to chyba też się zdarza, były takie małe kwadraciki z dżemem i był dżem brzoskwiniowy, taki niekoniecznie naturalny, pewnie jakiś mega chemiczny i on tak pachniał i nie wiem czemu, ale kojarzy mi się z koloniami, z dzieciństwem ten zapach. No żel jak żel, duży to jest 400 ml, bardzo fajnie pachniał. Nie miał tutaj jakiegoś super najlepszego składu, miał SLS, ale robił co miał robić. I tutaj się rzucił na twarz, jak usłyszał, że nie miał naturalnego składu. Kolejne opakowanie tego produktu z Taupy, to jest Taupa Dermo Face Rosacal, żel micelarny do mycia twarzy i oczu. Delikatnie oczyszcza i łagodzi zaczerwienienia. Też w wielu moich ulubieńcach i filmach i w ulubieńcach roku się znalazł żel do mycia twarzy z Taupy, też dostępny w Rossmanach. Bardzo wydajny, dobrze zmywa makijaż, ten również oczu, nie podrażnia, ta skóra nie jest taka ściągnięta, sucha, jakaś taka podrażniona po myciu, a ładnie wszystko zmywa, także bardzo porządny produkt i też na pewno kupię następne opakowanie. Co my tu jeszcze mamy? Żel pod prysznic z Alverde o zapachu czarnej porzeczki. Nie za bardzo lubiłam ten zapach, bo generalnie nie przepadam za czarną porzeczką, ale tak to poza tym on miał taki dużo lepszy skład, też dobrze mył. Co tu dużo mówić? Fajne są te żele z Alverde, ale nie w każdym przypadku mi zapach pasuje, nie wszystkie ładnie pachną. Znaczy ładnie, nie to, że ten nieładnie pachniał, ale nie każdy ten zapach jakoś mnie tak urzekł, no ale co, żel jakoś tutaj nie wybrzydzam i nie robi mi to większej różnicy, kiedy używam żelu pod prysznic. Tutaj taka duża butla lakieru do włosów, to jest Nivea Styling Spray Volume Sensation Extra Strong 4 i nawet powiem Wam, że w miarę dobrze utrwalał ten lakier włosy. Byłam z niego zadowolona, zazwyczaj te wszystkie takie lakiery właśnie typu, no szczególnie Nivea,
jakoś nigdy mnie nie zachwycały. Ten może też nie był jakimś hitem, ale powiem Wam, że całkiem przyzwoity lakier, bo dobrze utrwalał, nie robił jakichś takich mega strąków i też w miarę łatwo go było wyczesać później, więc no tak, nie jest to jakiś hit, że tutaj Wam powiem, że biegnijcie i kupujcie, bo jest taki fenomenalny, ale naprawdę całkiem przyzwoity produkt. Myślałam, że zazwyczaj te produkty do włosów Nivea są takie, że właściwie prawie nic nie robią, tylko czuję, że mam jakiś produkt we włosach, pianki czy lakiery, a ten naprawdę ok. Aj, przepraszam bardzo, ale to mi wszystko leci. I teraz co my tu mamy? Krem, który zgubił zakrętkę. To jest bardzo, bardzo dobry produkt, który Wam bardzo polecam. To jest La Roche-Posay Hydraface Intense Rich z La Roche'a. To jest taki podstawowy, powiedziałabym, krem nawilżający, który bardzo dobrze sprawdzi się w przypadku każdego rodzaju skóry. One występują w dwóch wersjach, właśnie Rich, czyli tej takiej bogatej, bardziej nawilżającej, i Leger. Ale nawet jeżeli macie skórę bardzo tłustą, to ja Wam polecam ten krem. To jest taki właśnie podstawowy krem nawilżający, który można używać tak, jeżeli mamy suchą skórę i po prostu chcemy ją nawilżyć, jeżeli macie skórę mieszaną czy tłustą, ale na przykład używacie produktów takich przeciwtrądzikowych i wiadomo, że one przesuszają, a jeżeli skóra jest przesuszona, odwodniona, to będzie produkować coraz więcej sebum i będzie coraz bardziej się przetłuszczać, dlatego produkt nawilżający jest zawsze niezbędny, nieważne jaką cerę macie. I ja go używałam albo w momentach, kiedy moja skóra była przesuszona samego, albo na przykład, kiedy używałam jakichś produktów takich złuszczających, oczyszczających, jakichś z retinolem na przykład, czyli takich, które działają przeciwzmarszczkowo, ale też wysuszają, to wtedy nakładałam je po prostu na krem na noc i on bardzo dobrze się dogaduje z innymi produktami. Można go właśnie używać jako taki dodatek do jakiejś takiej pielęgnacji, która może Wam tą skórę podrażniać czy przesuszać, żeby była właśnie ładnie nawilżona. Bardzo wydajny, w ogóle ma bardzo fajne opakowanie, bo tutaj jest pompka, a tutaj on jest miękki, to jest taka tubka, także naprawdę fenomenalne rozwiązanie, bo nie wkładam tutaj paluchanie. O matko, wszystko mi leci. Nie wkładam tutaj palucha, jest to higieniczne, a naprawdę można zużyć no prawie do ostatniej kropli. Tutaj może jakieś takie resztki minimalnie zostały, ale naprawdę chciałabym, żeby wszystkie kremy miały takie opakowanie, bo bardzo, bardzo mi się to spodobało i naprawdę Wam polecam, bardzo fajny, dobry produkt i właśnie nie ma sensu kupować tej wersji lekkiej, no bo to ma być właśnie taki mocno nawilżający produkt, a ładnie się wchłania, no na dzień pod makijaż bym Wam go nie polecała, chyba że macie naprawdę jakąś ekstremalnie suchą skórę. W przypadku skóry tłustej czy mieszanej spokojnie można używać na noc właśnie. Możecie albo używać co drugi dzień na przykład, że raz pielęgnacja taka przeciwtrądzikowa czy przeciwzmarszczkowa, a następnego dnia to, albo po prostu jedno na drugie, też się fajnie sprawdza. Bardzo dobry produkt i też przy okazji ma takie działanie łagodzące. Jak skóra jest właśnie taka podrażniona, kapryśna, w takich momentach, kiedy właśnie czuję, że jest przesuszona i coś mi się dzieje, jakieś takie niedoskonałości czy coś tutaj zaczerwienienia, to też on bardzo fajnie tak łagodził i dobrze działał, także bardzo, bardzo fajny krem. Tutaj dwóch wielkich ulubieńców roku, to jest ta konturówka do ust Specify. Zużyłam ją już tutaj, koniuszek został, nic tutaj więcej nie ma. Najlepszy produkt, mój ulubiony w tym roku do ust, mam go teraz na ustach. I to jest właśnie konturówka Specify w kolorze 010 Nude. Już sobie kupiłam następną porcję tych konturówek i ja ją mamy teraz styczeń. Ja ją kupiłam w październiku i używam praktycznie, myślę, że przy każdym makijażu, a jeżeli nie, to 99% makijaży, które wykonywałam, to właśnie miałam ten produkt na ustach. I dopiero teraz mi się skończyła. Natomiast druga rzecz to jest kredka ze Sleek, której używam do brwi. To jest po prostu kredka do brwi ze Sleek w kolorze medium. I powiem Wam, że ona... To jest bardzo fajny produkt, najlepszy jaki miałam do brwi. Nie jest jakiś rudy, nie jest jakiś za ciemnobrązowy. Fajnie się utrzymuje, to mi się nie rozciera, łatwo się go używa. No naprawdę super. Ale ma wielką wadę, ponieważ ja ten produkt miałam...
Myślę, że go tak używałam może miesiąc, może półtora i on mi się skończył. Więc nie jest to zbyt wydajna rzecz, szczególnie jak na takie kolorowe kosmetyki, do których jestem przyzwyczajona, że no tusze może nie, ale takie właśnie, nie wiem, kredki, pomadki, bronzery i tak dalej, to się zużywa i zużywa i zużywa, czasem nawet latami, a to mi się po prostu tak szybko skończyło, a nie jest taki, wiecie, tani produkt za 5 czy 10 zł, jak ta konturówka, żeby machnąć na to ręką i go kupować co miesiąc, tak. Więc troszkę mnie tutaj rozczarowała wydajność tej kredki, a no ja też tak bardzo delikatnie te brwi wypełniam, tak paroma ruchami, jakoś mocno ich nie rysuję, więc dla dziewczyn, które jakoś tak bardzo sobie tutaj mocno rzeźbią ten kształt i mocno rysują te brwi, to myślę, że wystarczyłaby ta kredka na jeszcze krócej, więc niestety. Więc zobaczę, na razie kupiłam jeszcze jedną tą kredkę, ale myślę, że będę szukać innego produktu jednak. Może się skuszę na Maca albo... Nie wiem, napiszcie w komentarzach, jakie są fajne kredki do brwi. Może miałyście tą i znacie jakiś odpowiednik, jeżeli chodzi o kolor. Coś takiego właśnie średniego, bo wszystkie te produkty takie dla blondynek są dla mnie za jasne. No a te dla brunetek są za ciemne, więc ja muszę mieć coś, co ma taką kolorystykę pomiędzy, taką średnią właśnie. Taki, nie wiem, ciemnej blondynki, no nie wiem, to widzicie mój naturalny kolor, taki ciemny blond. No i też mniej więcej brwi mam w tym kolorze, także jak wiecie o czymś fajnym, to mi dajcie znać. I tu muszę się schylić, bo mi coś upadło. Tu miałam taką miniaturkę tuszu z Chanel, to jest Sublime de Chanel i był fantastyczny. Miał taką gumową szczotkę, której ja zazwyczaj jakoś bardzo nie lubię, ale w tym przypadku się sprawdziła super i naprawdę fajnie rozdzielała rzęsy i wydłużała i naprawdę widziałam różnicę między tym tuszem a tymi drogeryjnymi, a już od no, ładnych paru lat chyba nie miałam jakoś w ręku takiego bardziej ekskluzywnego, droższego tuszu i naprawdę widziałam różnicę i zastanawiam się, czy sobie nie kupić dużej wersji tego tuszu, bo naprawdę mnie zachwycił. A tutaj był Astor Seduction Coat, takie fancy opakowanie, złote i w ogóle jakaś taka dziwna, powyginana szczotka i kompletnie nic nie robił ten tusz, ani jakoś mi nie wydłużał, ani nie rozdzielał tych rzęs, nie były też jakieś posklejane, ani się nie osypywał, więc to nie był jakiś mega bubel, żebym powiedziała, że jakiś taki tragiczny produkt, ale nic takiego niesamowitego. Totalnie przeciętna maskara, która bardziej nadaje koloru niż czegokolwiek innego. Że widać, że te rzęsy mamy pomalowane, ale jakoś nie ma takiego efektu tutaj pogrubienia czy wydłużenia. Także jak ktoś może lubi taki naturalny look, no nie wiem, mi kompletnie nie przypadła do gustu i nie kupiłabym drugi raz tego tuszu. No i to byli wszystkie pustaki, wszyscy zdenkowani. Wszystkiego dobrego jeszcze raz w nowym roku. I co? I widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.